Dzień dobry Państwu, witamy w rozmowie Echa 24. Dzisiaj nasze studio odwiedził radny Dominik Kłosowski, radny miejski Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Dominiku, niedawno wymyślił Pan, aby jedno z wrocławskich rond nazwać imieniem praw kobiet. Cóż to za pomysł? To jest inicjatywa rocznicowa, ponieważ jesteśmy w listopadzie, w przeddzień wszystkich świąt niepodległościowych, ale też mamy rocznicę, kiedy to w listopadzie rząd premiera Ignacego Daszyńskiego przyznał prawa wyborcze kobietom w 1918 roku, które zostały potem w tym samym miesiącu potwierdzone dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Od 1918 roku, od listopada kobiety mają prawa wyborcze w Polsce. Ale to nie wszystko, ponieważ jesteśmy w takiej sytuacji w tej chwili w kraju i we Wrocławiu również, gdzie na ulicach kobiety wyszły na ulicę, żeby walczyć o swoje prawa, ponieważ został naruszony funkcjonujący od 27 lat tak zwany kompromis aborcyjny. No i w związku z tymi dwoma powodami ja zdecydowałem się złożyć taki wniosek do pana prezydenta Wrocławia, żeby pokazać, że ta walka o prawa kobiet jest cały czas aktualna i żebyśmy mogli takie rondo nazwać rondem praw kobiet. Jest to rondo, które znajduje się przy ulicy Szybowcowej naprzeciwko Astry. Rondo, które nie miało nazwy. Rondo bez nazwy być może będzie się nazywało imienia praw kobiet. To jest drugi pomysł pana radnego, jeżeli chodzi o nazywanie rond, no bo jeszcze pan był inicjatorem nadania nazwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rondu tuż przy granicy z Bielanami Wrocławskimi. No co by nie powiedzieć, oba pomysły myślę, że sympatyczne i ciekawe. Pan uczestniczy w protestach? Uczestniczę w protestach, oczywiście. Natomiast do tego, co pan powiedział wcześniej, ciekawe pomysły, jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę i o Rondo Praw Kobiet, dlatego że jest to związane z ludźmi, którzy w mieście mieszkają. Jedni walczą o prawa kobiet. Część osób też jest zaangażowana w działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ nie ma orkiestry bez ludzi, tak samo jak nie ma tych protestów, o które pan zapytał, bez ludzi. To ludzie wyszli na ulicę, ponieważ naruszono ich prawa. Byłem na kilku protestach, obserwuję tą sytuację. Jest to sytuacja bardzo trudna w tej chwili, no bo jesteśmy w pacie prawnym, dlatego że Trybunał orzekł, że przepis jest niekonstytucyjny i tutaj za bardzo dużego ruchu nie ma. Natomiast nie dziwię się polskim kobietom, że wyszły na ulicę, no ponieważ jest to w dużej mierze pogwałcenie ich praw, które funkcjonowały od wielu lat. Tutaj politycy, lewicy, prawicy, episkopat dogadał się w pewnym momencie, że będzie pewien kompromis, że ta aborcja będzie możliwa ze względu na pewne czynniki i ten przepis funkcjonował. W tej chwili nie dziwię się, że ludzie się zdenerwowali. Rondo imienia Praw Kobiet to nie jest jedyna inicjatywa, która wyszła między innymi od pana, jeżeli chodzi właśnie o sytuację kobiet w Polsce, we Wrocławiu. Jesteśmy po spotkaniu, na którym pokazaliśmy, jak będzie wyglądała ścieżka edukacyjna na pasażu Słonecznym we Wrocławiu. To jest tuż przy placu Bema, dodajmy. Tuż przy placu Bema, natomiast jest to inicjatywa jeszcze prezydenta Dudkiewicza, którą w tej chwili realizuje pan prezydent Sutryk. Byliśmy na spotkaniu w tej sprawie. No i to będzie ścieżka edukacyjna, która będzie pokazywała, w jakich latach w różnych państwach prawa kobiet zostały przyznawane. Prawa wyborcze były przyznane kobietom. Polska była w 1918 roku w awangardzie światowej, ponieważ było to jedno z pierwszych państw, które przyznało prawo wyborcze i to na tej ścieżce będzie pokazane. Będziemy szli po ścieżce, gdzie będą wmurowane metalowe tablice z dużą informacją, w jakich państwach kiedy. Będzie to miało bardzo duży wymiar edukacyjny, no bo spacerując będziemy uczyli się naszej historii, historii praw kobiet. Tych tablic będzie aż 160. Jak pan ocenia rolę Marty Lempart w protestach? Marta Lempart, wizerunek
frontman protestów o prawa kobiet. Rzeczywiście osoba, która pociągnęła za sobą tłumy. Natomiast uważam, że Marta Lempart w niektórych swoich postulatach jest zbyt radykalna, bo z jednej strony mamy walkę o prawa kobiet, czyli walkę o to, co się stało w tej chwili, czyli naruszenie kompromisu aborcyjnego, ale Marta wychodzi również z dalszymi postulatami, na przykład 7-dniowa dymisja rządu PiS. Uważam, że patrząc realnie na tą sytuację, ta druga sprawa jest nierealna. Jest to raczej niemożliwe, żeby rząd PiS-u podał się do dymisji, bo Marta Lempart zażądała takiego ruchu. Natomiast jeżeli chodzi o protesty kobiet, no prowadzi te protesty w taki sposób, no żeby te kobiety mogły wywalczyć to, żeby ten kompromis z powrotem wrócił taki, jaki był, żeby to prawo, które funkcjonuje, dobre prawo, które było przez 27 lat, mogło dalej funkcjonować. Ostatnie wybory do parlamentu i dyskusja na wrocławskiej Lewicy. Czy pozwolić Marcie Lempart startować z listy Lewicy do Sejmu, czy też nie? Marta Lempart jest osobą, która jest do zagospodarowania. Będziemy na ten temat rozmawiać w przyszłych wyborach. Ale ona chciała być na liście waszej, a wy nie chcieliście, żeby była. Czy no, ja powiem tak, no, my oczywiście przeprowadzamy... Pani Marta usłyszy, że wy chcecie ją zagospodarować, to się wkurzy. My oczywiście rozmawiamy na temat kształtów tych list wyborczych. Przeprowadzamy tą kampanię. Później pomagamy tym osobom, które są na listach. Natomiast struktury takie jak struktury nawet powiatowe wrocławskie nie mają zbyt dużego pola manewru, jeżeli chodzi o obsadzanie tych czołowych miejsc na listach. To się raczej odbywa w Warszawie. Tym się zajmuje zarząd partii i przewodniczący partii. A my raczej tutaj oczywiście staramy się wpływać na to, bo chcielibyśmy mieć swoich kandydatów, ale bywa taka sytuacja, ona już tutaj na Lewicy nastąpiła po raz kolejny. W poprzednich wyborach jedynką była z okręgu trzeciego, z okręgu wrocławskiego, była przedstawicielka Zielonych Małgorzata Tracz. W tych wyborach, które się odbyły do Wrocławia, przyjechał na spadochronie? No może nie na spadochronie, ale został skierowany Krzysztof Śmiszek. Krzysztof oczywiście bywał we Wrocławiu, zna realia Wrocławia, ale nie z rodowitym wrocławianem. Ale za to w ramach kompromisu, bo wiadomo, to była koalicja, układanka kilku formacji, Wiosny, SLD. W Wałbrzychu Marek Dyduch był numerem jeden na liście i Małgorzata Szmajdzińska w Jeleniej Górze i w Legnicy. Dlatego myśmy musieli się trochę posunąć i tutaj był Krzysztof Śmiszek, zresztą znakomity poseł. A nie Lamparenko. Krzysztofa Śmiszka, jeszcze tylko zanim przejdziemy. Krzysztofa Śmiszka trzeba przyznać, że chwalą nawet jego konkurenci polityczni. Ja parę dni temu rozmawiałem z jednym z działaczy Platformy Obywatelskiej i on właśnie tu podkreślał, że Śmiszek jest, mimo że nie z Wrocławia, to jest w tym Wrocławiu mocno obecny, działa, widać go i cieszy się, że spadochroniarz okazał się właśnie takim człowiekiem, który o to miasto dba i tak dalej, tyle tutaj ukłonu do Krzysztofa Śmiszka. Natomiast Marta Lempart na tej liście się nie znalazła nie dlatego, że Krzysztof Śmiszek na niej był, tylko że dlatego, że się z wami nie potrafiła dogadać. My jesteśmy otwarci na wszystkich, jeżeli chodzi o listy wyborcze. Przed nami będą kolejne wybory. Będziemy oczywiście rozmawiać o osobach, o kształtach tych list, ale to dopiero za 2 lata będziemy się do tego przymierzać. Ja bym nie chciał, żeby nazywać Krzysztofa Śmiszka spadochroniarzem. No, jest no, wybrany jest z okręgu wrocławskiego, tak samo jak wybrana gdzieś tam z końcówki listy pani poseł Dziemianowicz-Bąk. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, również znakomita posłanka.
I myślę, że oni bardzo dobrze reprezentują Wrocław i walczą o te tematy wrocławskie. No dobrze, ale co jest stwierdzenie, że ktoś jest spadochroniarzem? No przecież Krzysztof Śmiszek jest spadochroniarzem. We Wrocławiu był może wcześniej 3 razy w życiu, raz na wycieczce w podstawówce w zoo. No i nagle jest posłem z naszego miasta. No, no jak mówię, no jest chwalony, ciężko mu coś zarzucić, no ale dlaczego, co w tym złego, że nazywamy go spadochroniarzem? Proszę go tak nie bronić. Krzysztof Śmiszek oczywiście nauczył się Wrocławia, bywał we Wrocławiu, jest dobrym posłem, natomiast określenie spadochroniarz nie do końca mi się podoba. Raczej bym pozostawił to określenie sportowcą bądź żołnierzą wojsk powietrzno-desantowych. Dobrze, to okej. Okay. Stawiamy w takim razie kropkę w tym momencie, jeżeli chodzi o dyskusję na temat list sejmowych Krzysztofa Śmiszka i Marty Lempart. Natomiast wywołał pan nieco osobę prezydenta Rafała Dudkiewicza, wskazując, że kolejny pomysł prezydenta Dudkiewicza realizuje jego następca Jacek Sutryk. Tych pomysłów, które są realizowane teraz, a wyszły jeszcze z gabinetu Dudkiewicza, jest mnóstwo, no ale chociażby ta ścieżka edukacyjna jest jednym z nich. Natomiast prezydent Dudkiewicz wrócił z politycznej emerytury, czy też zamrażarki, jak chcą niektórzy złośliwi, i ogłosił się z szefem stowarzyszenia Nowa Nadzieja. Czy pan radny dołączy do Nowej Nadziei? Na pewno nie dołączę do Nowej Nadziei. Jesteśmy tutaj w pewnych klubach w Radzie Miejskiej. Jestem przedstawicielem klubu Sojusz dla Wrocławia. Ale tam można być nie trzeba wyrzucać legitymacji partyjnej, żeby do Nowej Nadziei się przyłączyć. Ale raczej pozostanę związany z Lewicą, tak jak jestem związany od 20 lat. Nowa Nadzieja, ciekawa inicjatywa. No właśnie, co pan sądzi? Kolejna inicjatywa prezydenta Dudkiewicza. Uda się tym razem? Trzecia już. Ja oczywiście kibicuję wszystkim takim inicjatywom, które powodują, że życie społeczne, życie polityczne jest barwne i być może Nowa Nadzieja wykrzesa jakieś nowe, ciekawe rzeczy. Natomiast patrzę na to z dystansem, bo prezydent Dudkiewicz zaczął kiedyś dwa tematy, które no, w jakiś sposób nie zakończyły się sukcesem. Teraz jest twarzą Nowej Nadziei. No zobaczymy. Uważam, że wtedy, będąc prezydentem Wrocławia, budując takie stowarzyszenia jak Dolny Śląsk 21, Obywatelski Dolny Śląsk, miał więcej narzędzi w swoich rękach, będąc prezydentem Wrocławia, niż ma teraz. Ale ma nazwisko. Ale ma nazwisko i być może trochę więcej czasu na to, żeby realizować to. Skupił wokół siebie kilkanaście ciekawych osób. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ale wśród tych kilkunastu osób nie ma nikogo nowego, prawda? To są te same osoby, które Obywatelski Dolny Śląsk z nim tworzyły. No nie do końca są też ludzie z Nowoczesnej. Nowoczesna straciła w sondażach. No i w jakiś sposób prezydent Dudkiewicz starał się te osoby zebrać w jakąś formę, no i zagospodarować, no i działać z nimi. I tutaj nie jest nic złego w tej kwestii. Mam nadzieję, że prezydent Dudkiewicz, były prezydent Wrocławia, mając w tej chwili trochę szersze spojrzenie, doświadczenie i więcej czasu, wykrzesa jeszcze jakieś ciekawe rzeczy, które we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku można zrealizować. Panie radny, dosłownie jednym zdaniem o akcji Wrośnij. Pana autorska akcja, dzieci sadzą drzewa we Wrocławiu. Dwoma zdaniami. A tak naprawdę rodzice i opiekunowie sadzą drzewa dzieciom urodzonym we Wrocławiu. Nie zmusza dzieci do kopania dołów. Chociaż bywało, że siostra, brat, starsza temu maluchowi, który przyjechał z mamą w wózku, sadziła to drzewo. Bo przypominam, akcja prowadzona od 17 roku. Posadziliśmy 1562 drzewa, z tego co dokładnie pamiętam, we Wrocławiu. To są drzewa takie już lekko odchowane, które raczej się przyjmują. Wielkie ukłony dla Zieleni Miejskiej, dla pana prezydenta Sutryka, który pomaga w tej akcji i który bywa również na akcjach. Kolejne 300 drzew zostało posadzone na Zakrzowie i również w okolicy Maślic, Stabłowic, tam powstaje nowy park młodego wrocławianina. Byłem, drzewa rosną, byłem, widziałem to. Zachęcamy do udziału. To jest akcja cykliczna, na pewno będzie jeszcze kontynuowana. Tutaj kończymy, panie Dominiku. Dziękujemy państwu bardzo, dziękujemy panu radnemu. To był Dominik Łosowski, klub Lewicy w Radzie Miejskiej. Dzięki, do widzenia.